Potnę, potnę. Potnę, potnę. Zapraszamy. Jest dobrze? Jest dobrze. Na luzie, bez ręcznego, na neutral. Okej. Okay. Czego Audi brakuje? Powiem ci, że trochę żałuję, bo miało to auto zostać dla mnie, wiesz? Twoja strata. No, auto jest w perfekcyjnym stanie po prostu. Jest tak skonfigurowany, tak jak ja bym sobie wymarzył i ten, wiesz, ten silnik, ten pakiecik. Pokazując Państwu przeróżne modele BMW, wielokrotnie mówiłem o serwisowaniu tych samochodów, o wymianie oleju, skrzyni biegów, o innych czynnościach serwisowych, które warto zrobić po zakupie, które warto zrobić w czasie eksploatacji Waszego BMW. Myślę, że warto od słów przejść do czynów. Dzisiaj jesteśmy w serwisie Global Plus, naszym serwisie partnerskim, z którym współpracujemy, który dla nas przygotowuje samochody, który dla nas sprawdza nasze pojazdy, które Państwu później pokazujemy, które oferujemy do sprzedaży. A więc witam w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i dziś w naszym samochodzie, który Państwo widzieli w ostatnim odcinku, dokonamy wymiany oleju, wymienimy też olej w tylnym dyferencjale. Dzięki filmowi na YouTubie ten samochód w ciągu jednego dnia znalazł już nowego nabywcę. Jest to nasz widz z YouTuba, pan Jacek. Serdecznie pozdrawiamy pana Jacka z Kalisza, firmę Bike Service. Tamten samochód będzie jeździł. Pan Jacek powiedział, że skoro zaleciłem wymianę oleju w skrzyni biegów i w dyfrze, no to musi to być zrobione. A więc zrobimy to dzisiaj na wizji, porozmawiamy z kierownikiem serwisu Łukaszem Stolickim, opowiemy co nieco o serwisowaniu tych samochodów, także zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Zapraszam na film. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witaj, witam. Łukasz. Jesteśmy w serwisie Global Plus i tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj wymieniamy olej w skrzyni biegów, albo może zapytam się tak, co dzisiaj gotujemy? Co dzisiaj gotujemy? Gotujemy dzisiaj. Kuchnia poleca. Będziemy zmieniać olej w skrzyni biegów 8 HP metodą statyczną. Pokażemy dzisiaj Państwu, jak my to robimy i jak się powinno to robić statycznie w tej skrzyni. A więc co, zaczynamy, zapraszamy. A, pokażę jeszcze. Mamy tu oryginalny zestaw części. To jest zestaw do wymiany. To jest oleju. Tak, zaraz to otworzymy, pokażę Państwu, co tu jest. Tu jest miska olejowa wraz z filtrem, bo to jest zintegrowana część. Uszczelka i pakiet oleju przeznaczony na tą wymianę. Paweł, otwórz paczkę. Zobaczmy, co tam jest. Łukasz, ale też jeszcze mamy zrobić dyfer, tak? Tak, dyfer też. Do dyfra zastosujemy dobry zamiennik, olej firmy Motul. Jakościowo bardzo dobry, to jest to samo. Parametry co daje takie, jak mają. Tak, dokładnie. To niecałą litrę tam wchodzi do tej wymiany, także tak to wygląda. I tu mamy tak, ten no zestaw części. Pokażę, co to jest. Miska olejowa wraz z filtrem, oryginalna, zabezpieczona. To jest filterek? Tak, tu jest filterek, on jest razem zgrzany z tą miską, dlatego to się całe wymienia. Czyli jak to działa? Wytłumacz mi to, bo ja też nigdy nie wiem. Tutaj wpływa olej? Tak, jak zdejmiemy to stare, to wytłumaczę. Tu jest koreczek i tak, jak jest założony, jest zalany olejem,
pompa oleju tłoczy, przez niego tutaj zasysa tędy, wciąga do góry i jest obieg oleju po prostu filtrowany przez ten filtr. Tutaj jest, co tam jest, jakiś materiał? Na czym działa to filtrowanie tego oleju? Jest to materiał takich, mikrowłóknina, widać tutaj, specjalna, która jest olejoodporna i wychwytuje te zanieczyszczenia różne. A czy jest tu jakiś magnes, który ma wychwytywać jakieś opiłki ewentualne? Magnes jest tu i tutaj są takie zestawy magnesów. I to się wyciąga? To się wyciąga, zobaczymy w starej nawet, jak się wyciąga i wyłapuje właśnie jakieś drobne opiłki i metaliczne zanieczyszczenia. Pokaż, Daniel, to są te magnesy. Ich ma być 3 sztuki, tak jak jest, tak? Tak jak jest chyba, że gdzieś tu wylecia. Nie. To jest korek spustowy, tak? Korek spustowy. Mamy tutaj zestaw, to jest korek wlewowy nowy i nowe śruby na obwód tej miski, nie? Okej. Okay. Także tak to wygląda. I tak wygląda olej do wymiany w skrzyni biegów. Jego jest tutaj 9 litrów. Tu jest, 7 litrów, na ten typ skrzyni. Ile potrzebujemy tego oleju? Wykorzystamy tą całą siódemkę. Schodzi około 4 do 5 litrów przez ten korek. Inaczej, jak się zdejmie miskę i tego wylejcie około 5 litrów z tej skrzyni, ale pokażę wam, jak się robi wymianę statyczną i dlaczego jest tu 7 litrów potrzebne. A ile w ogóle w skrzyni oleju jest? Tyle, dokładnie 7 litrów. Tak? Czyli to będzie nowy olej, ale jakąś tam płukankę zrobisz, pokażesz, jak to zrobić statycznie, bo... Można też zrobić dynamicznie, ale dynamika, jak chodzi skrzynia idealnie i przy tym przebiegu jest niepotrzebna. Gdyby ktoś to wymieniał, nie wiem, co 60 tysięcy od nowości, to wtedy miałoby to sens, tak? Tak, dokładnie. Znaczy nie, inaczej. Dynamiczna jest, jak jest niepewny przebieg auta, zaczynają się jakieś drobne problemy typu przeciąganie, szarpanie biegów. Można zrobić dynamicznie i jak my odkręcimy korek i będziemy wiedzieć od razu, jak brudny ten olej schodzi, to wtedy nawet można zmienić jeszcze zdanie i zrobić to dynamicznie. Tak, oczywiście, że tak. Maszynę też tutaj mamy do dynamicznej wymiany. Mamy maszynę do dynamicznej, ale dzisiaj robimy statycznie. Dobra. To jest Paweł, bo w ogóle Pawła też nie przedstawiliśmy. Witaj Pawle, to jest najlepszy mechanik na pewno w Mielcu, a może nawet i w powiecie, a może nawet i na Podkarpaciu. Paweł jest świetny. Nie rozpuść się. Żeby się nie zepsuł. Wiesz co, ja w ogóle w ostatnim filmie zaleciłem, żeby wymienić w tym samochodzie olej. Tak się stało, że na drugi dzień klient zgłosił się po ten samochód, nasz widz z YouTube'a, i powiedział tak, panie Grzegorzu, skoro pan mówi, że trzeba olej wymienić i olej w dyprze, no to wymieniamy, samochód ma być przygotowany do... Tym bardziej, że producent zaleca, nie zaleca, są różne opinie, ale my mamy informacje serwisowe z BMW, co 120 tysięcy i później co 60 tysięcy sobie zmieniać się statycznie. I będzie to działać, dobrze. Ta skrzynia jest zero problemowa i powiedzmy, że przeżyje samochód, nie? Łukaszu, pokażmy może ten samochód od spodu, zobaczymy, w jakim jest stanie i opowiedz może, na co też tu zwrócić uwagę, bo będziecie Państwo na pewno ciekawi. Wielu z Państwa zamierza kupić może taki samochód, może u nas, może u kogoś innego, więc pokażemy też, na co warto zwrócić uwagę szczególną podczas zakupu, podczas eksploatacji takiego samochodu. Ogólnie nagrywa się, tak? Pokażę wszystko to, co w każdym jednym aucie się powinno zwracać uwagę przy zakupie, przy oględzinach jakiegokolwiek auta przed zakupem. No, zapraszam. Zaczynamy. Jesteśmy pod autem, zapraszam Cię, Daniel, podejdź tutaj. No pierwsze co patrzymy wizualnie, podejdź tutaj z kamerą, pokaż, czy nie ma silnik jakichś dziwnych wycieków, zapoceń. Akurat w tym egzemplarzu, tak jak widzimy, suchutko, czysto. Tutaj ja tylko bym pokazał, tutaj widzimy poduszki pneumatyczne silnika, tak? Pneumatyczne czy tam z podciśnieniem, tam jest jakiś olej? Tak, i tutaj jest regulacja twardości przez sterownik silnika i od razu jakby było z nim coś nie tak, to też wyskoczy informacja na desce rozdzielczej. Mogę coś dodać? Tak. Gdy macie Państwo na przykład problem przy gaszeniu, że samochód gdzieś tam szarpie, powiedzmy ten silnik, wydaje jakieś odgłosy, to bardzo często winne są te poduszki. One czasami się lubią zużyć przy około... Należy się udać do serwisu takiego ogarniętego, który ma tester jakiś diagnostyczny, co się łączy z BMW i to pokaże na testerze, że ona już jest uszkodzona. Tych poduszek jest dwie i te poduszki zawsze kupujcie oryginalne w BMW. One kosztują kilkaset złotych, nawet szkoda szukać jakichś zamienników, szkoda kupować jakichś używanych rzeczy. Ja te poduszki w swoich BMW-kach zawsze wymieniałem.
przy przebiegu, nie wiem, 180-200 tysięcy kilometrów, one już mogą nie być takie jak nowe i warto na to zwrócić uwagę. Zwiększa się komfort jazdy. Zdecydowanie, a nie jest to naprawdę droga naprawa. Dobra, już Ci oddaję głos, dobra. Nie przeszkadza. Następny element, skrzynia biegów. Tak samo patrzymy, czy nie ma jakichś dziwnych zapoceń, wycieków. Tu również suchutko, pięknie. Dalej idziemy, sprawdzamy układ wydechowy. Czy nie ma jakichś też... Stukamy czy nie stukamy? Stukamy, tak, dziur czy nadmiernej korozji, jest okej. Okay. Sprawdzamy tu, akurat jak jest tylny napęd, no to sprawdzamy tylny most. Pokażmy tak to, samo. Jak on wygląda, ten tylny most. 161 tysięcy kilometrów, tak wygląda tylny dyferencjał BMW 525D. Suchy, to już nam daje informację, że ten oleju... Osłony, gumowe, tak? Tak. To też jest osłony, ważne. Sprzęgło elastyczne, niespękane, okej. Okay. Idziemy dalej. I następnie no to już przejeżdżamy na stanowisko diagnostyczne, szarpaki, sprawdzamy zawieszenie, takie rzeczy. W piątkach mamy standardowo niwo, tak? Chyba, chociaż nie w każdej. Nie w każdej, nie tak. W każdej, ale w tej akurat jest. Czyli mamy tutaj poziomowanie tyłu, to są te miechy, tak to nazywamy? Tak, dokładnie. Tak? No. Czyli jeżeli obciążycie ten samochód, jeżeli zapakujemy tutaj cały czas jest jakieś duże obciążenie, to gdy samochód siądzie, on się podnosi do góry, cały czas ma być wypoziomowany, tak żeby nie siedział na tylnym zawieszeniu. I tak, sprawdziliśmy wizualnie na ten moment części mechaniczne, czyli ten silnik, skrzynię, napęd, zawieszenie. Powiedzmy, że auto już jest sprawdzone na stanowisku zawieszenia, jakby było ok. Robimy jeszcze oględziny opon, staną gumienia, klocki, tarcze i jeżeli jest to wszystko dobre, można się decydować na zakup auta, ewentualnie poprawiamy to, jeżeli tam klient se zażyczy. Jeżeli jest to dobre, to my przechodzimy do naszej pracy, czyli tak jak dzisiaj mamy zlecenie wymiany tej skrzyni oleju w skrzyni biegów automatycznej i w tylnym moście. Także zapraszamy. Opony i działamy. W dobrym stanie? Dobrym, prawda? No, opony jak nowe. Opony Pirelli, polecam opony Pirelli, one nie ząbkują w BMC i są cały czas ciche od początku do końca zużycia. I przede wszystkim na oponach Pirelli czy też Continentala one są homologowane pod dany poziom, tak jak Mercedes, BMW i to pisze na oponie. Tak, jest tutaj. I wtedy nie ma problemu z ząbkowaniem. Hamulce? Hamulce sprawdzam. Są jakieś lepsze hamulce, tak? Tak, bo widzę, że to jest BMW M pakiet. Co charakteryzują się kolorem przede wszystkim, ale kolor to nie wszystko, większe są. Średnica tarcz jest większa, tak samo z tyłu jak i z przodu. Podejdźmy do przodu, zobaczcie Państwo, jaki mamy piękny, duży zacisk. Tu już zacisk czterotłoczkowy, nie? Takie miałem, pamiętasz moją szóstkę starą? Tak, pamiętam. Też miałem takie właśnie. No i ile to jest droższe, powiedz, w serwisowaniu? Taki klocek, taka tarcza hamulcowa. Procentowo jakbyś to określił, bo to jest na pewno droższe, ten hamulec na pewno nie będzie kosztował około 80% do standardu będzie droższy. No ale to i tak taniej niż ceramika, tak? Pewnie, no ceramika jest przede wszystkim, są wady i zalety ceramiki, nie? Jakie? Cena tarczy. Za cenę tarczy można sobie ładne auto kupić. Nie no, te hamulce naprawdę hamują wspaniale. Samochód przyspiesza doskonale. Powiem Ci, jeździłem tym samochodem, nie wiem czy widziałeś nasz film o tym BMW. Tak. Moje takie odczucia to jeździ jak moja 530 F10. Mhm. Ona była cięższa, bo tam był X-Drive. Tam około 300 kg ten samochód był cięższy od tego. Tutaj jest tylko 60 Nm mniej momentu obrotowego. Koni mamy 30 mniej, natomiast to zasuwa tak jak 530. Po prostu od początku do końca ten samochód moment jedzie. Moment też jest ważny w dieslu, nie? Jak jest wysoko moment, wysoki moment od niskich obrotów i miarę liniowy. No to co chcesz wiedzieć? I co, ładna sztuka? Ładna. Żałować? Żałować. Żałować, nie? Bo taką M-pakiet BMW, powiem Ci, mamy pierwszy raz G30, mieliśmy już ich kilkanaście ja sztuk. Ja się dziwię, że ją sprzedajesz. No, klient wcisnął kupuj, no i co miałem zrobić? Trudno. Może się jeszcze trafi. Ja nie zdążyłem, ja się zastanawiałem za długo, więc jeżeli macie jakiś ciekawy samochód na oku, to nie ma na co czekać, nie zwlekajcie z zakupem, bo można nie zdążyć. Ja naprawdę chciałem ten samochód kupić. Bo no, to jest takie auto, jak mi się jak marzy. Ma odpowiednio mocny silnik, ma świetne wyposażenie, bo w środku też ma pełno, wiesz, takich bardzo drogich dodatków, które ciężko jest
doposażyć, bo tak jak wiesz, ja swoje auta ciągle modernizuję, to jest ciągły jakiś tam niedokończony projekt, wszystko jest zmieniane, dokładam jakieś elementy wyposażenia, niektóre są po prostu ekonomicznie nieuzasadnione, są za drogie i... A w tym egzemplarzu byś miał wszystko, co trzeba. No tutaj wiesz co, haka holowniczego tylko nie ma, ale to można stosunkowo tanio dołożyć. Pan Jacek, nasz klient, też tutaj hak będzie dokładał do tego samochodu. To jest szczegół w porównaniu z komfortowym dostępem, z adaptacyjnymi LED-ami, z tymi wszystkimi systemami wsparcia kierowcy. To jest naprawdę... Pewnie następny film był u Artura. Tak jest, dokładnie. Tak jest. No to co, rozkręcamy. Rozkręcamy, działamy. Zaczynamy od spuszczenia oleju, który jest w misy olejowej. To jest tak zwane pierwsze spuszczenie. To się ma tak lać po tych kluczach, po tym wszystkim? No tak, niestety tak. Nie ma kranu. Dobra. To w każdej marce. Czysty olej, ja widzę, że jest trochę. Nie ma się co bać. Podejdź bliżej, Daniel. Nie bój się. Jest klarowny, my mechanicy w wierszy mamy ręce upaplane. A można także... skosztować? Jak jesteś odważny, powiem. Później tak. Dobra, dobra oliwa. Parę godzin w wódce. Dobra oliwa, dobra. I tak, spuszczamy ten poziom, co zejdzie z miski olejowej. Tutaj pan będzie zmieniał. I później na tą starą miskę zalewamy świeżą porcję oleju. To, co będzie brakowało. Zapalamy auto. Wymiesza się. Przez konwerter przejdzie ten nowy olej. I z powrotem spuszczamy, demontujemy miskę olejową i docelowo zalewamy świeży olej i sprawdzamy poziom oleju. I tak wygląda statyczna wymiana. Tak powinna wyglądać statyczna wymiana w tego typu aucie. A powiedz mi, te 7 litrów wystarczy? Wystarczy. Jak mi starczy, to mamy cały na stanie. Nie ma. Jest zapas, tak? Jest zapas, nie ma stresu. No, ładna oliwa, dobra. Także wygląda tutaj, że tak samo, że to jednak było fajnie serwisowane gdzieś, także... Nie no, powiem Ci, jestem zaskoczony stanem tego samochodu, on wygląda... Znaczy, tak BMW-ki wyglądają, no to i po 200 tysiącach, moja tak samo wygląda, moja ma więcej przebiegu niż ta... Prawda jest też taka, że pewnie ktoś w odpowiednich rękach to auto było, nie? No, bo można i za 30 tysięcy auto zniszczyć, nie? No można, na pewno. Nigdy nie widziałem tej wymiany oleju, także... To dzisiaj się przyglądniesz. Dzisiaj się przyglądnę, potem sobie film też oglądnę i będę miał to utrwalone. No leje. Ile to się będzie tak jeszcze lać? Aż przestanie, tak? Powoli tam coraz mniej to zakręcimy, to... Czyli teraz jak się przestanie lać, to dobrze zrozumiałem? Zakręcamy. I dolejesz, tak? Uzupełniamy świeżą porcją. A gdzie uzupełnia się olej? Tutaj z boku wlew oleju, a zaraz Paweł pokaże. I to się robi jakimś takim pompeczką jakąś, tak? Tak, pompą ciśnieniową. Pokażmy to, Daniel, jak tam Paweł to przygotowuje. Tutaj to się przygotowuje, zestaw wymiany oleju. Tak, jest końcówka specjalna, która wchodzi tam przez korek wlewu. Dolewamy, odpalamy. I wtedy ten tak, olej. Dokładnie. No podobny ma kolor ten olej. Tamten no, troszeczkę ciemniejszy. No ciemniejszy, troszkę bardziej przepracowany, ale nie było tragedii. No taki przekładnia w olej ogólnie śmierdzą. No nie, właśnie tak pachnie jak oliwa. No. Oliwek. Prawie. Zobaczysz ten z tylnego mostu, to się cofnie. Tak, tam jest gorzej? No, takim śledziem, że tak powiem. Śledziem pachnie. Ze Szwecji, z konserwy. Aha, ze szwedzkiej konserwy, no dobra. Czyli teraz zakręcamy koreczek. Matkę, zaprzeczasz. A ten korek, który pokazywałeś, ten nowy, już jest metalowy zamiast plastikowego? Nie, to ten, co ja pokazywałem, to jest korek w lewo. A, w lewo, dobra. Producent przewiduje za każdym razem, żeby było wszystko nowe, bo on jest od razu komplet z uszczelką, żeby się gdzieś nie lało, nie kapało. Czyli nie ma żadne stare śrubki, nie wszystko ma, jest nowe. Wszystko to, co odkręcamy, jest nowe. To, co raz demontujemy, ma być nowe. No wiesz co, no to tak chyba powinno się to robić, no bo wtedy to mamy pewność, że to będzie działać, nie ma tu żadnego drutowania. Nie ma drutowania, nie ma reklamacji na nic, na żadne wycieki później. A teraz jak odkręcimy ten korek, nie wyleje się ten olej ze skrzyni biegów? Tu nie, bo on jest nad poziomem w tej chwili, po tym, bo jest spuszczony. Jakbyśmy wcześniej na zgaszonym silniku odkręcili, to tak, wylałby się. No to tu jest 7 litrów oleju, taki mały... Ale to jest film oleju. Skrzyni biegów się sprawdza na chodzącym, na parkingu i on ma... Po prostu jak chodzi silnik, robi się film olejowy na takim poziomie, jak jest tu umocowany ten korek, nie? I po prostu procedura poziomowania tego oleju wygląda na tym, że na chodzącym silniku, na rozgrzanym oleju do odpowiedniej temperatury, my sobie to sprawdzimy, sprawdza się ten film. I jak przestaje wykapywać, zakręcamy, jest dobrze.
I auto zmywasz, tak? Tak, to oczyszczamy, tak, jak najbardziej, tak, żeby było estetycznie. Ktoś potem po was nie powiedział, patrz, olej się leje, albo kto tutaj, albo co to za warsztat tutaj naciapał tak przy tym samochodzie. Pompujemy, no wygląda to wszystko ładnie. Tu jest jakiś manometr, tak? Do czego on jest manometr. Ciśnienie, jakieś ciśnienie w zbiorniczku, żeby podawać. Aha. Po prostu on sobie tu napompuje ten i spadnie ciśnienie, to parę ruchów pompką. Żeby dalej to rozumiem. Wytwarzasz ciśnienie i wtedy ten olej tam się dostaje do tego. No tak, no nie, nie tak, tak z szczykawą, po nogach, po rękach, nie, tylko profesjonalnie. A, no to dobrze, dobrze. Czysta praca, rzeczywiście. No myślałem, że tu będzie, wiesz, wszystko oblane. Tak, no nie, no, serwisując takie auta, to trzeba się już wyposażyć w jakieś podstawowe chociaż narzędzie. Wszystko jest czyste. Tutaj nawet ta, wiesz, ta, te osłony termiczne, czy tam powiedzmy, termiczne to są, tak to się nazywa, czy to jest osłona? Wygłuszenie. Wszystko jest jak w nowym samochodzie. Naprawdę mało samochodów po takim przebiegu innych marek tak wygląda. Zazwyczaj są uciapane oleje, gdzieś tam jakieś wycieki, jakieś zapocenia. W BMW trzeba przyznać, że jest to inaczej i wiele z osób boi się kupić BMW, bo myślą, że będą się te samochody psuć, że będą jakieś podwyższone koszty eksploatacji. No, droższe marki premium. Wcale to tak nie jest. Nie jest, bo to jest tak, kupimy drożej, ale jednak to dłużej wytrzymuje. Nie? To drożej to też jest takie, dzisiaj w cenie tego samochodu kosztuje tyle, co ten samochód kosztuje Skoda Superb. Jak będziesz chciał jakąś wersję Laurin Clement, będziesz chciał jakiegoś mocnego diesla z dobrym wyposażeniem, tak jak tu i aktywny tempomat i te adaptacyjne LEDy, no to Superba po liftingu z 19 roku za Laurin Clement szansa płacić tyle, co za to BMW. No i nie, no to ma, wiesz, no to nie wcale ma porównania, nie ma wjeździe i wykonanie. Nie ma porównania, oczywiście, że tak. Przede wszystkim w trwałości, bo to, że samochód jest ładny, że jest ładnie, że ładnie wygląda, to jest jedno, ale potem jakość tego samochodu to jest to, że po 200 tysiącach, czy tam po 160, tak jak tu, on wygląda tak jak ten, a inne marki wyglądają gorzej, że tu zawieszenie wytrzymuje 200 tysięcy minimum bez żadnej wymiany, a w innych markach niestety, a to amortyzator, a to jakieś zużyte poduszki, tak? To wiadomo, że w cenie takiego auta są materiały dużo lepsze jak w tych podstawowych markach, nie? No bo to, skąd to się bierze? No bo to tak, nowe kosztuje drugie tyle co Skoda, na przykład jeżeli porównujemy już do Superba. Na później jakby ta Skoda traci mniej na wartości, BMW więcej spada z tej ceny, no i te ceny się wyrównują, natomiast ta jakość... Przeproszę was na chwilę. Dobra, już, przepraszam. Działamy. Mamy dolany olej na tą pierwsze odpalenie. I procedura wygląda tak. Odpalamy. I po prostu robimy zmianę biegów. Naciskamy hamulec. Robimy drive, że on przełącza zawór po prostu w skrzyni biegów, że już idzie ten zmieszany olej wsteczny, neutral, ewentualnie możemy jeszcze na ręczną zmianę i po paru biegach poprzeskakiwać, żeby przez te zawory przeszły po prostu świeża porcja oleju. Nie, mamy, pokazuje nam tam. Ile to będzie trwało, Łukasz, coś takiego, to co teraz robisz? Minutę, dwie wystarczy. Mhm. A powiedz mi, skrzynia ma być ciepła, tak? Tak jak silnik do wymiany oleju, czy powiedzmy... Tak. Czyli rozgrzana. Najlepiej zrobić taką wymianę tuż po wjeździe, po jakimś nie, tam... Nie pełna temperatura, bo wystarczy w granicy między 40 a 50 stopni, bo wtedy jest... wystarczy taka temperatura. Będzie gorąca, nie przeszkadza. Czyli byle gdzieś tam 10 km wystarczy przejechać i wtedy ta skrzynia biegów jest gotowa do... I tak do, samo do, pomiar poziomu oleju w skrzyni jest tak w granicach... Producent tam przewiduje między 45 a 50 stopni, żeby miała ona, nie? Mm-hmm. No bo to wtedy jest tak, bo wiadomo, im bardziej gorąca, tym poziom rośnie, nie? Ale jak będzie za gorąca, znów może być później nam brakować tego oleju na zimę. I w takim zakresie temperatur się powinno sprawdzać olej. Okay. Dobra, jeszcze chwilkę. Dobra. Już w górę, tak szybko? Dwie minuty zleciały jak... Mamy... Przyspieszać czas. Zakrzywienie czasu. I teraz dajemy auto do góry. Pan Paweł będzie ściągał, spuści ten olej, co tak jak wcześniej, przez korek. Demontujemy miskę. Oczyszczamy ewentualnie, jakby był gdzieś jakiś nagar, brud. Mhm. Montujemy nowy zestaw, zalewamy świeżą porcją oleju. Odpalamy auto, grzejemy i uzupełniamy do poziomu. Będziemy widzieć to wszystko. Bardzo, bardzo mi się to podoba i... Brzmi to wszystko też bardzo profesjonalnie. Fajnie to, Łukasz, opowiadasz.
myślę, że widzowie będą zainteresowani. Trzeba tłumaczyć, bo my żyć wiecznie nie będziemy, a coraz mniej jest porządnych fachowców, także... No, nie trzeba się dzielić tą wiedzą, wiesz, też nie ma potrzeby trzymać też dla siebie. Serwisujcie Państwo właściwie swoje samochody, mechanicy też. Skądś muszą czerpać tą wiedzę. Ty, Łukasz, masz doświadczenie. Ile lat w zawodzie? 20. 20 lat w zawodzie, więc no to jest... sporo. Trzeba tutaj zrobić taki napis. 20 lat w zawodzie. 20 lat w zawodzie. 20 lat w zawodzie, a od dziecka fascynacja. Od dziecka motoryzacją. Tak, no bo to trzeba, wiesz. To trzeba lubić. To nie jest tak, że to jest zawód jakiś taki tylko wyuczony, ale to jest po prostu pasja. Dokładnie. Dobra, pokażmy, jak się teraz to wyglądało. Prawda jest taka, że prawdziwy mechanicy to tylko są pasjonaci. No, tyle. Ile tego oleju, Paweł, wlałeś? Dwie. I to już jest do śmieci teraz, tak? Tak, to idzie do śmieci, krótko mówiąc. Widzimy, zmieszał się, jest jeszcze bardziej klarowny jak wcześniej. No pachnie, powiem Ci, taki jak taki olej spożywczy, no tak. Aha, i teraz odkręcamy miseczkę olejową. Bardzo ładnie. Ile taka operacja trwa w całości? No będziemy widzieć zresztą, ale godzinę, półtorej? Półtorej godziny, jak tam nie ma żadnych problemów, to jesteśmy w stanie to zrobić. Nie? Wszystko się odkręca w nowym samochodzie. Widzę, że praktycznie w palcach mógłbyś to odkręcić, Paweł, co? Tak. Mhm. Ciekawy jestem, jak ta miska będzie wyglądać od spodu, jak z Twojego doświadczenia, jak one wyglądają. Widać tam jakieś ślady? Zawsze na tych magnesach coś jest opiłku, bo samo to, że nawet jak jest wyprodukowana ta miska jakiś tam gdzieś, zawsze w jakimś kanaliku zostanie jakiś z obróbki, skrawaniem jakiś. No wiadomo, no skrzynia pracuje, no tam są, wiesz, tam są jakieś mechanizmy. Tak, tam są sprzęgła, tam są koła zębate, to są elementy cierne i po musi. To się właśnie wymienia ten olej, żeby te opiłki wylać z tego. Wylać i żeby ten opiłek się czasem gdzieś nie odkleił od tego magnesu, nie zatkał jakiegoś elektrodową. Mhm. No teraz się może odsuńmy, bo... Odsuńmy się, klapnie. Czy podtrzyma Ci to ręką, Paweł? To on da sobie radę. Tak? No to dobra, nie będziemy pomagać tutaj. Uwaga, zaraz spadnie. Ewentualnie ja podejdę. Trzymam. I teraz... Tak wygląda... Skrzynia biegów od środka. Co to jest, Łukasz, to co ja teraz tutaj widzę? Albo i Państwo też widzicie? To jest tak zwany sterownik, czyli część odpowiedzialna za zmiany biegów. Elektrozawory, kanaliki różne. Ten taki nabój? Ten nabój to jest... To jest, czekaj, ja to powiem, bo wiem, jak się to nazywa. To jest magazyn ciśnienia, tak? Też. Dokładnie. Do start-stopu, tak? Tak. Czyli wtedy, kiedy silnik jest... Dobrze, ja to nazwałem w ogóle magazyn ciśnienia, czy... Tak, jak najbardziej. Gdy stoimy na przykład na światłach, gdy silnik jest wyłączony, później gdy wciskamy gaz, no to zanim by ta skrzynia normalnie zatrybiła, no to by to za dużo czasu zajmowało. A tutaj mamy ten magazyn ciśnienia, czyli taki nabój. No i proszę podejść. No, może podejdźmy do światła, jest ciemno pod autem. I mamy. Jest miska, no i widać delikatne... nalot. Właśnie te magnesy wyłapują te zabrudzenia. A te magnesy są w innych miejscach niż w tej nowej misce? Bo one tam leżą. Aha, tu. Zapakowane są. Zapakowane tylko, tak? Są, rozumiem. Ale my je po prostu tak samo umocujemy. Tak samo jest instrukcja tam. Tutaj już śmierdzi faktycznie. No, tutaj troszkę. Jest delikatny nalot na dnie, ale działa. Nie ma żadnych funkcjonuje. Opiłków, tak, żadnych śrutów tutaj nie ma. Śrutów nie ma. Delikatny no, brud taki. No, ten materiał cierny, metaliczny się tu zbiera. Mhm. Działa po prostu. To działa i tak ma być. Także wygląda to całkiem nieźle. Dokładnie. No, widzisz coś tam, czy nic nie widzisz? Jest nie, dobrze. Elegancko. Nie ma, że tak powiem, rozumiem złota. Także będzie dobrze. Nie ma złota, nie ma śrutów, nie ma kawałków metalu, także będzie działać. Dobrze, pokażmy jeszcze raz tą skrzynię biegu, ja sobie popatrzę. Czyli to są jakieś, mówisz, zaworki, tak? To działa? Tak, to są elektrozawory. Mhm. Który dokładnie, nie wiem, od którego biegu jeszcze, by w serwisówkę wejść, ale to nas nie interesuje w zasadzie, nie? No. Często jest, tylko w 8 HP ja się jeszcze nie spotkałem, ale w innych tam w Citroenach czy coś, jak tam szarpie czy coś, to ten sterownik podlega regeneracji, można go zregenerować albo umyć i to też poprawia znacznie zmianę biegu. Bo tam biegu. Są co, jakieś zawory ciśnieniowe, które... Tak, zawory, przesuwki.
kuleczki, takie śruty, które przetwarzają po prostu kierunek tego ciśnienia i jak ktoś długo nie zmieniał oleju i to się zabrudzi, to jeszcze można to w ten sposób uratować. Czyli to jest tak, element sterujący, a za zmianę biegów odpowiadają te sprzęgła w tych koszach, w koszach sprzęgłowych, tak? Tak, to jest część mechaniczna, ale ogólnie to sterownik tym skrzyni biegów zarządza. Zakładamy już nową misę z filtrem, przyłapujemy ją wstępnie, cały obud przykręcamy za kolejnością. Po dokręceniu mechanik weźmie klucz dynamometryczny. No właśnie, żeby nie powiedzieli komentatorzy, że nie dokręcacie kluczem dynamometrycznym, nie? Tak. To są podstawowe rzeczy. No. Tu mamy wkrętarkę na najniższy poziom ustawiony, tam będzie około 5 Nm. Później sprawdzimy według serwisówki, jaką siłą to ma być dokręcone i dynamometrem dokręcamy. I uzupełniamy olej, sprawdzamy stan. I po zawodach. Wygląda jak to, to bajecznie prosto. Dlatego nie ma się co bać takich napraw wymian. Ja myślałem, że wiesz, wymiana oleju w skrzyni biegów to wow, jakaś operacja. Że to operacja będzie... jest bardziej skomplikowana, jeżeli to robimy dynamicznie, bo podjeżdżamy wtedy maszyną, wpinamy się w przewody i wtedy tak, musimy go nagrzać, sterownik z maszyny też łapie temperaturę, no i puka tą skrzynię dłużej, nie? I to 3 godziny cały, że tak powiem, procedura trwa. Także tak to wygląda. No to dawaj pan tego dynamometrycznego. Dobra, ja idę zobaczyć w serwisówkę, jaką siłą dokręcamy. Dobrze. I działam. Mamy ustawiony już klucz z odpowiednią siłą. Ja myślę, że ty to i tak w rękach byś dokręcił. Ty masz wyczucie. Praktyka, lata jest, Paweł, ale... masz takie wyczucie, że jak na przykład składasz silnik, czy coś, że wiesz, czujesz te momenty obrotowe? Z tak, jakim, ale z jakim... na pewności zawsze dynamometr i sprawdzam. Precyzja. Klika ładnie, przeskakuje. Ale to nie ma tu żadnej elektroniki. Myślałem, że to jest jakiś elektronik. Nie, to nie jest elektronik. Znaczy... są, ale tu wystarczy. Nie tak. Ma potrzeby. Czyli tam ustawiasz sobie, tak? Kręcisz jakieś pokrętło, ustawiamy siłę, dociągamy. Czyli teraz nalewamy olej? Nalewamy olej, odkręcamy ten korek wlewowy, uzupełniamy do przelewu, skręcamy, zapalamy auto, z powrotem dajemy do góry i na chodzącym uzupełniamy olej. I też od spodu, cały czas? Tak, od spodu, dokładnie. A powiedz mi, jest tutaj bagnet do mierzenia poziomu oleju w skrzyni biegów? Nie ma. Za ten bagnet odpowiedzialny jest, powiedzmy, ten korek. Aha, bo czyli nie ma. Użytkownik nie może sobie sam sprawdzić, czy poziom oleju jest właściwy. Nie sprawdzi się. Musi pojechać do serwisu i serwis to musi sprawdzić. W starszych skrzyniach były bagnety, ale nie było korków przelewowych, tak jak tu jest, tylko wlewało się specjalnym serwisowym korkiem, ewentualnie nawet przez bagnet. Były szerokie te rurki, no, wlewało się. I bagnetem się monitorowało poziom oleju. Które było lepsze rozwiązanie? No prościejsze zawsze. Znaczy prościejsze z bagnetem, tak? Ale które jest jakby dokładniejsze, że tego oleju... Bez różnicy. Nie ma znaczenia. Nie ma. Tu jest kapie, jest dobrze. Tam jest podziałka, jest dobrze. Aha, czyli to jest takie proste. No naprawdę... Każde rozwiązanie prościejsze jest lepsze. No ale nowe auta są przewidziane po to, żeby jeździć do serwisu. I żeby tam klient nie grzebał. No ja w swojej, pamiętasz tej szóstce, tam była ZF3HP22, taka skrzynia, no to tam były dwa bagnety do silnika, do skrzyni biegu, pamiętam to. Pamiętasz ten samochód, jak go serwisowaliście? Wszystko tutaj w Globalu chłopaki robili, mechanikę całą oni tutaj odnawiali, olej skrzyni biegu wymienialiśmy. Całą tą obsługę mechaniczną robili. Tutaj wszystko było tutaj u nich robione. Części kupowałem oryginalne w BMW, blacharką zajmowałem się, no prawie sam, ja go sam demontowałem, sam go składałem, natomiast blacharkę zlecałem komuś. Łukasz, ty masz Mercedesa też, bo opowiadałeś o tym wielokrotnie. Kiedy przywieziesz tego Mercedesa, żebyśmy go zrobimy mogli... jakiś filmik. Jakieś porównanie. Który lepszy, czy Audi 100 C3, czy 124? Nie ma problemu. 124 jest nowszą konstrukcją, znaczy nowszą, to jest 84 premiera? 6, 86 jest premiera. 86? Tak. 124 4? Na pewno? 8, tak. Nie 8,4? Trzeba dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się. No i Mercedes przede wszystkim ma zawieszenie wielowahaczowe tył. Audi jest prostym samochodem, nie? Setka to jest taki prymitywny samochód, można powiedzmy powiedzieć. To zawieszenie ze 124. Do dzisiaj to jest unowocześnione, tak samo wszystko wygląda. Podobnie. To są rozwiązania, które gdzieś tam zostały wymyślone i to dzisiaj bardzo jest dobrze. Tylko unowocześniane, udoskonalane, ale tak. Mechanicy dolewają olej. Oglądałeś wczoraj prawdziwe Audi? Ogląda. No. To dobrze. Wiernym widzem jestem twojego kanału, także warto popatrzeć. A to jest Łukasz, drugi najlepszy mechanik. Egzekwo z Pawłem czy po Pawle? Jak to? Po Pawle, to hierarchia musi być. Drugi najlepszy mechanik w Mielcu i w powiecie, a może nawet i w województwie.
Paweł jest number one. Król, książę i drugi książę, tak? Paweł trzyma tutaj sondę, a Łukasz pompuje, ale a ty, Łukasz, krócej pracujesz w zawodzie niż Paweł? No Paweł jako mechanik to pewnie dłużej, bo ja troszeczkę się specjalizowałem wcześniej w innej dziedzinie motoryzacji. Jakiej? Bardziej w oponach. Czyli co? Opony... Tak, w serwisie opon. A, w serwisie ogumienia, tak? Tak. A Paweł od początku... Ja od początku po szkole tutaj. Cały czas na globalu. Cały czas w globalu. Tak, cały czas. Od samego pod początku. Moimi skrzydłami. No to tak. Musiałeś to powiedzieć. Tak. Skromność. Skromność musi być. Ale cały czas tu się nalewa to, tak? Tak. Mhm. Do momentu, aż zacznie się przelewać. A nie podkładamy nic tu? Nie będzie kapać? Zacząłem. Będziesz łapał, tak? W dwie ręce. Dobra. Wiesz co, tak się zastanawiam nieraz, no bo jak wiesz, ja lubię samochody elektryczne i uważam, że no, wcześniej czy później będziemy jeździć elektrykami wszyscy. Dokładnie. No, gdzie tu jest ta ekologia? No przecież popatrz, ile musimy oleju tutaj zużyć. No 7 litrów oleju. W silniku ten olej, wszyscy mówią wymieniać coraz częściej, co 10 tysięcy najlepiej. Przecież to są hektolitry wypracowanego oleju, nowego oleju, który trzeba też wyprodukować z ropy, która też nie jest wiesz, taka obojętna dla środowiska, no bo trzeba ją pozyskiwać z coraz jakichś tam niższych pokładów. Tu się wszystko... tak zgodzę i nie zgodzę z tobą, bo olej jest materiałem, ten przepracowany, on jest dalej wykorzystywany w rafineriach do przetwarzania, nie? No ale to jeden do jeden go przetwarzają, czy jakiś odpad z tego zostaje? Tego to dokładnie nie wiem, ale można powiedzieć, że my ile spuścimy tu w serwisie, wszystko zabiera z powrotem no, specjalna firma, która to dostarcza do rafinerii. No to tak powinno być, no, i dalej jest to przetwarzane, czy jakieś oleje opałowe, czy na nowe środki smarne, nie mam pojęcia, ale jest to wykorzystywane. Czyli to nie jest tak, że to idzie gdzieś tam w ziemię. W ziemię, czy tam w komin, jak to się mówi. Jest to wszystko... Jeden do jeden. Ale mimo wszystko trzeba ten olej, wiesz, wyprodukować, no to jest, wiesz, te plastiki, te pudełka, no zobacz, ale ile tak jest... samo możemy powiedzieć o bateriach, nie? No. Ale co z bateriami? No baterie, no ale wiesz, no baterie 200 tysięcy kilometrów będą na pewno służyć, może nawet dłużej, potem też można je przetworzyć, a przez te 200 tysięcy zauważ, ile odpada wymian oleju, jeżeli byśmy tak chcieli co 15 tysięcy olej wymieniać, to ileś wymian oleju w skrzyni biegów i tych elementów smarnych, no bo te smary tutaj jednak są zastosowane, do tego ileś kompletów hamulców. Czas pokaże, co jest bardziej ekologiczne. Ja na razie tak to powiedzmy, takie mam zdanie. Czy mimo wszystko wyprodukowanie tego oleju i tych takich różnych środków smarnych będzie mniej, czy więcej? Czas pokaże. Znaczy na pewno samochody elektryczne w ruchu miejskim, takim podmiejskim, tak dojeżdżamy do pracy, kilkadziesiąt kilometrów, tak jak ty, ile masz kilometrów do pracy? Ja mam 16. 16. I stwierdzam, że jeżeli tak, kiedyś my rozmawiali, jest ta fotowoltaika i jakieś ładowanie ma się własne w domu, to jak najbardziej elektryk jest pod tym. Tak, no jeździsz codziennie na prądzie, nie emitujesz żadnych zanieczyszczeń, tak. Nie zużywasz hamulców, to wtedy to ma sens. Ja też tak uważam. W trasach, no, na razie u nas jeszcze nie ma infrastruktury, chociaż Teslami ludzie już jeżdżą na co dzień. Mamy klientów naszych, którzy kupili od nas Tesle. No, one mają fajne, mają te szybkie ładowarki i tak, te 400 km Teslą przejedziesz, a więc tak naprawdę jedziesz nad morze, gdzieś tam w połowie drogi się ładujesz i tym samochodem jedziesz. No, ja myślę, że przejdziemy na elektrykę. Życie pokaże. A czy inaczej, elektryka tak, znaczy, no bo jak inaczej no, napędzać? To jest razem. Ja podejrzewam, że będzie to szło dalej, no, miarę równo, że tak, jeden do jeden. Część będzie elektryków, część spalinowych, bo przydługo. Bo też na pewno budowanie, wiesz, tych coraz większych baterii, to też chyba nie ma sensu, bo auta są coraz cięższe, to jest też droga do tak nikogo. Jak mówisz, też będzie kwestia czasu, że za parę lat, zmniejszy się wielkość baterii, a zwiększy się jej poziom. Poziom i zwiększy się infrastruktura, tak. więc no i wtedy 400 km zasięgu, takiego realnego zasięgu 400 km. I powiedzmy, km. Te samochody spalinowe będą powoli umierać, ale zobaczymy. Panie kierowniku, prosiłbym o odpalenie samochodu. Dobra. Z tym poziom. Ważna chwila. Znaczy jeszcze do tej ważnej to jest chwilę czasu. A to jeszcze chwilę potrwa, tak? Tak. Tak samo zapalamy na tej świeżej porcji oleju. Też przelecimy po biegach. I w tej chwili
Nagrzewamy skrzynię biegów do temperatury zalecanej przez producenta. My sobie to pirometrem sprawdzimy i uzupełniamy poziom oleju do właściwego. Tam tak tłumaczymy, do tego będzie przekapać. Nie ma się lać, tylko kapać, zakręcamy i po wymianie. I po wymianie i zabieramy się za dyferencjał, tak? Tak. Czyli pokazujemy coś jeszcze, czy teraz na razie jest jak taka... Chcecie. Teraz jest, no to nic będzie trwało 20 minut, także przerwiemy chyba i no to widzimy zobaczymy się za chwilę. Cięcie, dobra, wracamy na ziemię. Wracamy na ziemię. Co jest zrobione? Mamy skończoną wymianę oleju w skrzyni biegów, sprawdzony poziom oleju. Jak was nie było, jest już skończone. Etap skrzyni biegów mamy zakończony. Teraz zaczynamy wymianę oleju w tylnym dyferencjale, w tylnym moście. I tutaj robimy to tak. Podłączamy wyświetlarkę. Tu jest odciągany olej, bo te mosty nie mają korka spustowego. Wyssaliście ten olej, wyssaliśmy, tak? Tak. Teraz jest tą maszynką do uzupełniania wlewany olej do tylnego dyferencjału. I podobnie jak w skrzyni biegów tutaj będzie się przelewać, jest poziom, zakręcamy. Jaki był ten olej, stary? Nie był zły. Ogólnie te oleje przekładniowe w mostach, one się tak nie zużywają jak w silniku czy w skrzyni biegów. Ale po prostu interwał zaleca. Ale tam też jest starcie, to dlaczego się jest nie starcie? Jest dużo mniejsze po prostu. Są gęstsze oleje, mniejsze prędkości obrotowe tych mechanizmów i wytrzymują po prostu długo. Łukasz, jak jeździliśmy tym samochodem, zauważyłem, że gdy gwałtownie ruszałem w zakręcie, albo na przykład gdy ruszaliśmy z jakiegoś sypkiego podłoża, to te koła nie traciły przyczepności, tylko tak na chwilkę jakby straciły i takie może jakieś działanie mechanizmu było słychać, czuć jak jakaś szpera mechaniczna. Czy tu jest szpera, czy tutaj jest, czy tu jest elektronika tylko? Czy elektronika? Nie, elektroniczna będzie doblokowywało jedno koło i po prostu... No wiesz, naprawdę, ruszaliśmy z trawy, czy ruszaliśmy z piachu, no to normalnie powinny te koła stracić przyczepność, a tutaj dosłownie, wiesz, na 1/10 obrotu straciło przyczepność jedno koło i od razu ten samochód jechał. Nie, to elektronicznie po prostu przez ten układ ABS jest tutaj to kontrolowany, ten poślizg. Czyli żadnej szpery tutaj nie ma, a są szpery w takich samochodach mechanicznych, są, ale to są w typu już takie M-performance, takie mocnych, nie? Benzynowych. Łatwo sprawdzić, no tu nie ma. Czyli wszystko elektronika, tak? Tak działa, że działa jak szpera, bo w szóstce mojej starej, pamiętasz, była szpera. Była. Był mechanizm różnicowy o podwyższonym tarciu, tak się to nazywa? No, tam płytkowe sprzęgiełko takie było. Czyli co, nalewamy ten olej i... Nalewamy do przelewu, później mechanik zakręca i na końcu robimy jazdę próbną i auto wydajemy klientom. I gotowe. Poszło jak spłatka. Tak to bym powiedział. Łukasz, na co tu jeszcze zwrócić uwagę? Przy dyferencjale, na jakieś są tu jakieś kruczki takie, czy to jest prosta? To tak samo jak w skrzyni biegów. Są opiłki, to już jest pierwszy dzwonek, że jest coś się tam dzieje nie tak, ale to są bardzo wytrzymałe mechanizmy ogólnie, w jakiej by automarce, nie, że wytrzymują po prostu. Czyli pomimo tego, że ten olej tutaj nie jest zużyty, warto go zmienić. Warto, tak. Tym bardziej, to są żadne koszty tego oleju. Ile tego oleju? Litr? To nie całą litrę wchodzi. To są żadne, to jest kwestia 200-300 zł. Na koniec też powiemy, jakie koszty są, żeby nasi widzowie wiedzieli, ile to kosztuje, żeby też nie bali się, że to są jakieś strasznie, że to nie są tanie rzeczy. Nie, że to są nie drogie rzeczy. Powiemy też, ile to kosztuje. Czyli co, mówisz, Łukasz, że się wszystko udało? Tak. Znaczy udało się, tu się nic nie udaje, to jest wszystko zaplanowane. Zaplanowane, zrobione jest. Tak, jesteśmy po zakończonych wymianach oleju w skrzyni i w tylnym dyferencjale. Jedziemy na próbę zobaczyć, jak to działa i funkcjonuje. Jak to hula. Mówisz, olej nalany. Wszystko jest zrobione. Tak. Jeździłeś tą autem przed wymianą, zobaczysz, czy będziesz odczuwał jakąś różnicę. Ona idealnie działała. Idealnie. Nie ma różnicy, no wiesz, to jest mały przebieg, 160 tysięcy, no to nie jest tak, że tu jest coś szarpało. Ale to chodzi właśnie, żeby... Profilaktyka, dokładnie, żeby gorzej nie było, o co chodzi. Jest zmienione, będzie dobrze. Żeby nie było gorzej, no tak. Skrzynia działa. Pięknie. Perfekcyjnie, w ogóle nie czuć zmiany biegu. No te ZDF-y działają naprawdę bardzo, bardzo dobrze i
tyle. Gdy następna wymiana oleju? Ja polecam co 60 tysięcy. Czyli za 60 tysięcy znowu tak grawitacyjnie wymienić ten olej i wtedy to będzie na pewno dobrze w dyfrze? Chyba nie ma potrzeby. Dyfer to tak do 100 tysięcy można śmiało. Czyli pewnie nigdy. W przypadku tego naszego klienta, on tak też 3-4 lata maksymalnie jeździ swoim samochodem, a więc na pewno w dyfrze nie będzie wymieniał olej w skrzyni biegów. Być może raz wymieni. Gaz w podłogę. Ale muzyczka. Pięknie. Patrz, jak idzie prawie do odcięcia, jak benzynka. No niesamowite to jest. Co mi pokazujesz? A popsuło nam auto. Po zabawie jakimś Volkswagenem i zamula. Ale słuchaj, tu jest tak, ten samochód nie, tak przyspiesza. Dobrze, zobacz nawet na zestaw wskaźników, jak to jest wyskalowane. Masz 5 dych i potem stuwa od razu. Wiesz, pomijamy jakieś 70-80 w ogóle. Prawidłowo to zaprojektował, po co się rozdrabniać? Albo 50, albo 100. Albo 150. Dokładnie. Naprawdę ten samochód wyprzedza genialnie. No jeździ jak 3 litrówka. Wiadomo, nie powinienem tego mówić, ale żałuję tego samochodu trochę, że nie będę nim jeździć, ale oddajemy go lekką rączką, tak żeby naszemu klientowi służył. Ale takie auta zdarzają się naprawdę niezmiernie rzadko. Z tym silnikiem, z M-pakietem, w takim stanie, w tym kolorze moim ulubionym i tak skonfigurowane. Naprawdę jest to rzadkość. Jeszcze raz sobie wyprzedzimy. Pyk. Wybieg króciutki. Jak elektrykiem, tak to wyprzedza. Łukasz, bardzo Ci dziękuję, że dużo również czasu dziś poświęciłeś. Zdradziłeś tutaj swoje jakieś tajemnice kierownika serwisu, ale no mamy tutaj sporo informacji, więc będzie można z nich skorzystać. Oczywiście, dużo osób jest, jak to się mówi, tak zwane złote rączki i popatrzy i sam może sobie zdecyduje własnoręcznie zmienić. Albo jacyś początkujący mechanicy, no przecież też są młodzi ludzie, którzy zaczynają dopiero przygodę z mechaniką, oni się tego uczą. No i muszą się też z czegoś uczyć, a więc dokładnie są dostępne takie kanały jak ten, żeby sobie podpatrzeć w razie czego. Tak jest. No to dziękujemy. Tyle. Dziękuję, Łukasz. Powiedz jeszcze, jakie mniej więcej koszty za coś takiego. Już powiem. Czyli skrzynia biegów i tylny dyferencjał, tak żeby to jest nasi tak. Widzowie całkowity koszt wymiany tego oleju w skrzyni biegów z szczęściami, z olejami i tym dyferencjale wychodzi 1900 zł brutto. Jest to cena oczywiście dla Was. Wy macie tutaj rabat w wysokości 15%. Jeżeli by ktoś się zdecydował teraz na taką samą usługę u nas po oglądnięciu tego filmu, dostaje od nas taką samą cenę jak Ty. Czyli, także zapraszamy. Ale, hasło? Hasło prawdziwe samochody. Zapraszamy. To jest rząd wielkości około 300 zł oszczędności na takiej usłudze. Także jak coś. Zapraszamy też Państwa z innych miast, bo wiem, że takie usługi potrafią kosztować dużo, dużo drożej. Na pewno oczywiście, w BMW to tak są zupełnie inne pieniądze, ale też w innych nieautoryzowanych warsztatach dużych miastach. Mogę zdradzić tajemnicę, że jak do BMW się umawiamy, do serwisu BMW z taką usługą, przede wszystkim ona nie trwa te 3 godziny, tak jak tutaj, tylko trwa to, zostawiać trzeba auto na minimum 3 dni. Nie wiem dlaczego, ale tak to trwa. No bo musi kosztować, żeby to kosztowało, trzeba pokazać, że to było skomplikowane, wiesz, to nie jest takie skomplikowane, to wszystko jest robione po to, żeby też te koszty były, żeby uzasadnić wysokie koszty takiej usługi, a więc nawet jeżeli ktoś jest z Rzeszowa, ktoś jest z Krakowa, to naprawdę warto przejechać się, myślę, że będziecie mieli... Ta operacja w serwisie BMW w granicach 6 tysięcy kosztuje. A nawet poza serwisem BMW w większych miastach te ceny są dużo wyższe. Tutaj macie pewność, że Łukasz tego dopilnuje, zrobi to tak jak dokładnie w tym samochodzie. I cena też będzie rozsądna. Także oczywiście. Bardzo, bardzo Ci, Łukasz, dziękuję. Dziękuję Ci za tą promocję. A więc pamiętajcie, prawdziwe samochody, hasło zapraszamy. I w globalu możecie wymieniać. Zresztą nie tylko takie usługi, ale oczywiście też wymianę oleju w silniku, jakiekolwiek serwisowanie BMW. Zapraszamy do serwisu Global Plus w Mielcu. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadnie Państwu do gustu. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takich filmach, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani właśnie taką tematyką. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś na temat serwisowania konkretnych samochodów, piszcie do nas. Być może zrobimy jakieś odcinki właśnie tutaj z Łukaszem w serwisie, z jakimiś innymi czynnościami serwisowymi. Dziś pomyślałem sobie, że zrobimy właśnie odcinek z wymianą oleju w skrzyni biegów i w dyferencjale, bo jest
ku temu okazję. Ale jeżeli, tak jak powiedziałem, interesują Was inne dziedziny mechaniki, piszcie po prostu do nas. Zobaczymy, co da się zrobić. Mamy jeszcze kilka godzin z tym samochodem, bo klient już jedzie po swoje auto, już się nie może doczekać, a więc dziś serwis, dziś wydanie, jeszcze go oczywiście posprzątamy tutaj po serwisie, tak żeby lśnił, żeby to był nowy samochód pana Jacka z Bike Service. Serdecznie go pozdrawiamy. Państwa również serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne filmy. Dziś kończymy też projekt Prawdziwe Audi, a więc w przyszłym tygodniu nagramy coś w związku z tym samochodem. Mnóstwo samochodów do przetestowania, wiele ciekawych tematów, a więc na pewno będzie się działo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! A jak wyłączyć te światła? Tak. Dajmy na pozycję, okej. Okay. Zaczniesz z tym jeździć, korzystać, to i zawsze się tam coś przygrudzi. Tak, tak, tak.